Szanowni Państwo, długo czekaliśmy na tą chwilę. Nie tajem, że przygotowywaliśmy się do przyszłego kursa od dłuższego czasu, ale dopiero niedawno mógł on mieć miejsce. Tak się właśnie wydarzyło, kiedy o godzinie po północy w piątek na sobotę nasi koordynatorzy, pani Justyna Bałazy i pan Jakub Łącki, powiadomili mnie, że prawdopodobnie będzie możliwość wykonania transplantacji płuca. I od tego momentu rozpoczęliśmy to odliczanie. To jest ten punkt zero, na który zespoły lekarskie i pielęgniarskie czekały i były do niego przygotowywane przez lata i osiągając ten stan, który wzajemnie wewnętrznie oceniliśmy jako zadowalający, mogliśmy zatem przystąpić do całej procedury. Jak to panu pan ręce zabiegu? Czy taki w ogóle był, czy jak pan wykazuje poradku? Słusznie, pan dokonał słusznego